Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dawno nie było bitewki, w której pokazywałem praktycznie tylko i wyłącznie odbijanie. Tutaj nie będzie to typ 5, nie będzie to jakiś tam Maus, tylko stara, dobra, niemiecka VK4502, wersja B. Jak wiecie, ta fałeczka no, jest stworzona do kontowania się. Ma pancerz 200 mm, ale niestety nie zważajcie na to, ponieważ te 200 mm jest u góry. Natomiast na dole tutaj widzicie taką wyraźną granicę, gdzie zaczyna się inny pancerz. I ten inny pancerz ma 170. Do tego dawno nie pokazywałem bitwy w tym trybie. Czyli to jest szturm. Tutaj niestety no nie jest aż tak uprzywilejowana ta fałka, ponieważ taki górzysty teren zawsze powoduje, iż musimy dolną płytę sobie wystawić, prawda? Z boku mamy 120, także do miasta fajnie się nadaje. Oczywiście garnek jest, powiedzmy, słabym punktem, ale w ten garnek trzeba dobrze też trafić. Dobra, kolega jedzie za kamień. No i będzie bardzo dużo odbitego. Zresztą sami to zaraz zobaczycie. Tutaj KW5, proszę bardzo. I kolega decyduje się jednak jechać. Oj, 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 oj. Dobra. Będzie przyjmował. Także pierwsze 240 przyjęte. No, czołgi jeszcze tutaj projektowali bez golda, więc prawdopodobnie no to samo, T-54 nie ma szansy. Znaczy, jakby trafił w garnek dobrze, to okej. Okay. Pamiętajcie, żeby się troszeczkę ruchać. Znaczy, żeby się troszeczkę ruszać. Pamiętajcie tym czołgiem, ponieważ wtedy przeciwnik ma utrudniony strzał w garnek. Tu kolega, jak widzicie, 15 aż goldowych wozi. Boki tej wieży też są dosyć mocne, czyli... no tutaj będzie... Proszę, KW3. Takie czołgi do strzelania, a ten wybiera KW3, no. Zobaczcie, z APCR-ów walą Somła, obieg 252. Gdzie oni, kurka, sorry, ale muszę to zobaczyć. Gdzie oni strzelają? No po dolnej płycie też tam trochę strzelają, ale zobaczcie, ile pocisków poszło w górną. Ten taki na spawie to też się nie przebije, bo tu też jest 200. I dalej mamy raz, dwa, trzy. Trzy trafienia w górną płytę, nie wiadomo po co. Jeszcze do tego T-54E1 ze zwykłych pestek. Nie ma szansy na przebicie. Oho. A się uparł kolega na tego KW3, no. 7,5 tysiąca już odbitego. Obieg 252 również nie może nic zrobić. No Isek biedny, bo go wyrzuciło na dole. Co on ma bidulek robić? A kolega twardo stoi, 8,5 tysiąca już odbitego. No tutaj strzelanie właśnie w dolną płytę w obiekta jest problematyczne, ponieważ on jest niżej. Ta dolna płyta pod takim kątem ma no, dużą szansę odbicia pocisku. Także już teraz kolega w górną wali, jak widzicie. Chyba będzie atak, jeszcze z APCR-ów. Nie może przebić te 26E5. O, mamy atak. O, weszło z woleja. No właśnie. Teraz jak podbiło kadłub, można było strzelać i fałka pewnie byłaby przebita. 170 mm na dole. Kolega spokojnie jak profesor. A właśnie tutaj sponsorem jest kolega Fallen69. A, to ten pewnie też nabija, no kurde. No jak wylosuje tak słabo, to zobaczycie, że w tym trybie, no szału nie ma. Staje taka fałka i nic nie możecie zrobić, ale co najgorsze,
nie możecie manewru wykonać, no bo gdzie ma taki isior pojechać niby? Na środek jak wyjedzie, nie da się. Także ten tryb jest, no ja mam go wyłączony. Nie wiem, pewnie część z was włączyła sobie i lubi go, ale... ja mam raczej wyłączony ten tryb i nie zamierzam włączać. Walka wyrównana niby, tylko że tam powoli przepychają na tamtym. Myślę, że kolega mógłby już pojechać do przodu, bo zobaczcie, jeszcze 1850 hapsa mu zostało. Coś niesamowitego. Dobra, dzida do przodu. Właściwie bitwa już by się mogła skończyć i kolega no może zaliczyć do udanych. 3900 uszkodzeń plus 12 tysięcy odbitego. Rewelacja. IKV gdzieś... no IKV ogólnie penetrację odpowiednią ma, ale nie z takiej odległości. To w garnek nie trafi. Wieża z przodu tutaj 250 około, ponad 250 chyba. No, było przebicie. Somła z Golda, proszę. Aj, nie weszło. A, jest IKV. Rzeczywiście kolega do przodu nie chce jechać, ponieważ wtedy będzie się mógł musiał wystawić bokiem. Oj, to by nie poszło. Tak jest. Dobra, jedziemy, jedziemy. No 1128. Trochę tam jednak zrzucili tego hapsa. Przewaga zaczyna się robić tej drużyny. Tam już też cuda się dzieją po, na przeciwnej flance. A ten tutaj broni. O, wie, że nie, nie ma przebicia mimo Golda. Myślę, że tym pojazdem można się sklejać tutaj z tym obiektem. O, teraz było przebicie. Myślałem, że to dingnie. No kurczę. Myślałem, że to dingnie. No, teraz to na pewno będzie przebicie. Uwaga, kolega Hajka. Proszę bardzo, SU-130 zniszczony. No, niestety nie ma heków więcej, a szkoda. Bo by się przydały. Proszę bardzo, 15850 odbicia. No i czołg wykonał taką robotę, do jakiej jest przeznaczony, do jakiej jest stworzony. Czyli ma przełamywać, zdecydowanie. Wada jest taka tego typu pojazdów, że zazwyczaj są wolne, chyba że są ruskie oczywiście. Ale jeżeli ruskie nie są, to są wolne. No i wtedy nie nadążymy za atakiem. Widzicie, co się dzieje. AMX-30, nawet Pantera z przodu. A kolega no już może tylko zużyć trochę paliwa i prawdopodobnie już nie zrobi żadnych obrażeń. Nawet. Ale chciałem wam taką króciutką bitwę. Jeszcze muszę... no nie no, już trochę za ciemno na spacer. Kurczę, ale mam chęć na jakiś spacer, tak siedzieć w domu cały dzień. Nie za bardzo. Pada u nas na Kujawach bardzo mocno. Nie wiem jak tam u was, a u nas tutaj, kurczę, taka plucha. Jeszcze majstry drogę rozkopali. No kurde, i przez takie błoto trzeba chodzić. Tragedia. Wszystkie samochody zostały na gruntową drogę skierowane. Wyobrażacie sobie, jakie tam jest błoto oczywiście. No i na asfalt wszyscy wyjeżdżając z tej drogi jakby wywożą na oponach to błoto. No i tak średnio na jeża to wygląda. Dobra, słuchajcie, chciałem wam pokazać, że jednak jest moc. Czasami, nie zawsze, ale czasami jest moc. Tutaj ten magazynek, no niestety nie mógł przebić. Ogólnie to jest amerykański czołg z dosyć słabą penetracją. Ile on zrobił? 1200 uszkodzeń, no właśnie. Top 3 go wyrzuciło, prawda? T-54E1, no niestety penetrację strzelając z przodu ma za słabą. On by mógł być troszeczkę szybszy, chyba przyznacie mi rację, troszeczkę szybszy, żeby mógł flankować lepiej ten T-54E1. Dobra, co kolega zrobił? Wiktory oczywiście.
MK dużo medali, nie ma żadnego pula ani niczego takiego, ale chciałem wam pokazać, że ta fałeczka odbić troszeczkę potrafi i mniej więcej... A, no może nie powiedziałem, że weak spot znajduje się właściwie za przednim kółkiem, czasami idzie się tam wbić, tam jest za gąsienicą 50 mm takiego pochylonego pancerza. No, czasami się to udaje. 5700 uszkodzeń, kolega zrobił 1500 expa, ale bitewkę chciałem wam pokazać. 16 tysięcy odbitych uszkodzeń. Całkiem przyzwoicie. Jeszcze asysty 2700. Za taką bitewkę kolega zarobił 92 tysiące. Bonusów nie liczmy, ale 92 tysiące zarobione było. Niestety z golda też strzelane było, więc zarobek normalnie byłby blisko zera. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Dobrej pogody wam życzę. Do usłyszenia.